Dzisiaj tak inaczej. W dzisiejszym filmiku będzie o organizacji kolczyków i piercingu. Jak na razie widzicie kilka przykładów moich, jak ja przechowuję moje kolczyki i mój piercing. Już Wam pokazuję z bliska. Trzeba tu zrobić porządek i dzisiaj sobie zrobimy go wspólnie. Także zapraszam. Kolczyki takie jak na przykład koła możemy przechowywać sobie na takiej laleczce łącznie z jakimiś bransoletkami, z zegarkiem. Więcej kolczyków. Tyle, że to nie wygląda zbyt estetycznie. Dlatego można mieć taką rączkę, na której i pierścionek może być, i jakaś bransoletka, kolczyki, zegarek. Jeżeli oczywiście tej biżuterii nie macie zbyt dużo. Ponieważ jeżeli macie zbyt dużo biżuterii, tak jak na przykład w moim przypadku, czyli tu, tu, tu. Będziemy to wszystko dzisiaj razem segregować. No to wtedy to ładnie wygląda na toaletce, ale też nie aż w takiej ilości. Dlatego same takie najładniejsze, jakieś najładniejszą biżuterię, jaką macie, tą, którą najczęściej używacie, najfajniej jest właśnie dać sobie na taką na przykład rączkę. Najbardziej taki standardowy to jest właśnie pojemnik, taka jakby szkatułka na biżuterię, już gotowa, kupiona ze sklepu z biżuterią lub na przykład z jakiegokolwiek sklepu, w którym jest to do dostania. W Rossmanie też niekiedy są. Mamy takie tutaj malutkie lustereczko, przegródki na pierścionki, jakieś kolczyki, i za chwilkę pokażę Wam, w jaki fajny sposób można sobie to zorganizować. To jest oczywiście taka wersja, taka na chwilę powiedzmy. Dwa pierścionki, jakaś bransoletka, ulubiona para kolczyków. No i w moim przypadku miarka do grubości kolczyka, tuneli i ogólnie do piercingu. Bardzo fajna, polecam. No ale mniej więcej, no, do organizowania dużej ilości nie, jeżeli macie małą ilość, jak najbardziej. Podlinkuję ją Wam na dole. Ta szkatułka jest akurat z Lucardi. Następny pomysł na organizację piercingu to nic innego jak pudełka po tipsach. Kupujecie na przykład z Allegro, z AliExpress najtańsze tipsy, znaczy w pudełku, nie? Najtańsze, jakie są możliwe, bylebyście tylko dostali pudełko, które ma przegródki. Możecie sobie posegregować wasz piercing kolorami, kształtem, rozmiarem, tak jak za chwilkę to będziemy robić. Lub tak jak to pudełeczko, które jest po takich malutkich cekinkach. To akurat kupiłam w Action. I możemy sobie tak zorganizować jeszcze bardziej dokładnie. Za chwilkę to będziemy razem robić. Ale najfajniejszym sposobem według mnie to jest organizacja po prostu w opakowaniach po tipsach. Kolejnym mega fajnym sposobem, ale już na przykład na wyjazdy, to jest takie pudełeczko przenośne. Nawet z lustereczkiem, żebyśmy mogli się poprawić. Kilka przegródek, też musimy sobie tu zrobić porządek. Lub na przykład mniejsze, tylko z dwoma przegródkami, na przykład na kolczyk, jeżeli przypadkowo zgubicie kuleczkę. Także z lustereczkiem. O. Zamykane, bierzemy do torebki, do nerki, do czegokolwiek. Nic się nam z tym nie dzieje. Także to jest taki fajny sposób na wyjazdy. No i kolejny,
Także możecie to pudełeczko kupić na AliExpress. Ma takie malutkie przegródeczki. Ono chyba 50 centów kosztuje to pudełeczko. I tu możecie, tak jak ja na przykład mam schowane kulki, z którymi dzisiaj zrobimy także porządek. Ma ile tutaj przegródek? 12. O, takie malutkie, już Wam pokazuję. Takie, no niezbyt duże, ale są mega fajne. Także można zabrać ze sobą w podróż. Można sobie schować bardzo drobniutkie kolczyki. Także super. No i kolejny dostałam w prezencie od Herbalife. Także można sobie posegregować kilka. Ja akurat tutaj mam tylko banany i podkowy, ale też dzisiaj z tym zrobimy porządek. I także można zabrać sobie fajnie na wyjazd. Zerknijcie, nic się tutaj nie przerzuca. W sumie może troszkę. Ale jeżeli by miały kulki, to by się nie przerzucały. Czyli podsumowując, te pudełeczka, no to tak jakby pudełeczka na leki. No bądźmy szczerzy, to są takie jakby na leki, na jakieś tabletki, na jakieś coś. Bardzo fajnie także się sprawdzają do przechowywania biżuterii naszej. Kolejnym jest, jeżeli kupujemy w takich ładnych opakowankach, to przesypię sobie tu. O, jeżeli kupujemy kolczyki w takich opakowankach, oj, w opakowankach, jak na prezent, już Wam pokazuję, to przeważnie mamy dwie części. No i w środku, wiadomo, jest jeszcze wypełnienie. Ale te części też można bardzo fajnie sobie wykorzystać. Na przykład, jeżeli mamy kolczyk w języku i mamy bardzo dużo, to kolczyki do języka dajemy sobie do jednego, kolczyki do pępka dajemy sobie do drugiego. I jest wszystko ładnie, pięknie posegregowane. Wiemy, co gdzie jest, bo gdyby wszystko było w jednym, no to sorry, ale mi by się nie chciało wyszukiwać po kolei wszystkiego. No i kolejny, jeżeli mamy na przykład opakowanie po zegarku. Ja tu na przykład mam górę. I ono jest akurat większe niż to od biżuterii, no wiadomo, zegarek. No to, jeżeli mamy tych kolczyków do języka dużo, dużo więcej, już pokazałam przed chwilką, już by się zmieściło tu, to oczywiście nie musimy wyrzucać tego opakowania po zegarku, natomiast możemy go sobie zostawić w szafeczkę, w ten sposób schować, nie musi być zamknięte, ponieważ kurz nie będzie się gromadził, jeżeli będzie w szafeczce. Wszystkie, które mamy, możemy z łatwością sobie wyciągnąć. Dzisiaj mam ochotę na czerwień, biorę czerwień, mam ochotę na zieleń z żółcią, biorę zieleń z żółcią i tyle. No i ostatni przykład, jaki chcę Wam pokazać, to są też takie opakowanko z Alika. Ja za nie dałam euraczka, chyba no to 4 zł, 5 zł około. No i ono tutaj już ma 1, 2, 3, 4, 5 przegródeczek, troszkę brudne, trzeba umyć. I też tutaj kolczyki do pępka, tu na przykład jakieś do nosa na przykład, tutaj jakieś pomieszane, ale wszystko możemy na przykład, tutaj dajemy industriale, tu dajemy labrety, tu dajemy barbele, tu dajemy na przykład banany, tu dajemy na przykład, jak to się nazywa? Tutaj dajemy na przykład heliksy i wszystko mamy pięknie do szafeczki, do Alexa. Już Wam pokazuję, jak w Alexie, w tej mniejszej przegródce. Tutaj też trzeba zrobić porządek, ale chcę Wam zademonstrować. Zerknijcie. Do Alexa, nawet jeżeli do tej szczuplejszej, bo w Alexie mamy oczywiście dwa rozmiary, mniejsza, większa, w tej mniejszej wszystko pięknie.
Ja zacznę sobie od tego mniejszego pudełeczka po tipsach. No i jak widać, mam tutaj industriale, mniejsze industriale. Tutaj mam barbele do pępka. Tutaj też. Pokażę Wam także filmik z moją kolekcją, będzie zaraz po tym filmiku. Tutaj mamy do języka. Tu mamy jakieś labrety, jakieś kuleczki, znowu do języka. I tu takie kolczyki niewiadomki. Także przekładam sobie wszystko. Tutaj do takiego pojemniczka sobie przygotowałam. Wszystko po kolei. Najpierw industriale, żeby móc wyczyścić nasze pudełeczko i je zdezynfekować. Najpierw chcę wyciągnąć z góry, aby mi nie pouciekały, nie pospadały. O, jak widać, jeszcze poznajdowałam zwykłe kolczyki, takie srebrne, których łoiłem tyle czasu, żem nie używała. Tutaj jakaś nutka. Tu też czarna, kolorowa. Powiem Wam szczerze, że kiedy ja widzę takie coś, to mam taką satysfakcję. Nie wiem czemu. Okej, okay. No i to co zostało, przesypujemy. Pudełeczko tak jak widać usyfione, brudne. To możemy odłożyć na bok. Zajmiemy się tym, co będzie potrzebne do czyszczenia. Wiadomo, ręczniczek i jakiś płyn do dezynfekcji. Albo może zamiast do dezynfekcji, to po prostu sprawdzę, jak przemyje mi się po prostu szmateczką z wodą i płynem. Okej, jestem. Niewielka różnica jest, natomiast to pudełko też już jest troszkę porysowane. No ale wytarłam, wystarczyła woda z płynem na szmatce. No i jeżeli ktoś by mi nie wierzył, że to jest pudełko po tipsach, to nie jest lokowanie produktu. Kupicie nawet na Allegro czy na Aliku taniej. Także kiedy mamy już nasze pudełeczko przyszykowane, dam jakiś papier pod spód, abyście lepiej mogli wszystko widzieć, żebym mogła robić Wam lepsze przebitki. Dlatego zacznijmy segregację. Powiem Wam, co trafi do tego pudełeczka, co trafi do tego, do tego, do tego. Podstawiłam sobie taki zeszycik z Biedroneczki. Mam nadzieję, że lepiej to wszystko jest widoczne. Także zabieram się za patrzenie i segregację. Tak myślę, żeby tak jak było. Tutaj damy industriale w tych dużych. Tu damy te kolczyki niewiadomki. Tu damy kolczyki do. Nie. Wiecie co? Zrobimy jeszcze inaczej. Ponieważ ja mam jeszcze to, a chciałabym bardzo wykorzystać na coś fajnego. Więc tak, z racji tego, że kolczyków do pępka mam całkiem sporo, to będzie tak. Długie kolczyki do pępka, kolczyki do pępka niedługie, ale chodzi mi o takie. Z wzorkiem, ostrość, ok. Tu będą i te zwykłe. Oj, nie to. Zwykłe w sensie podstawówki. Podstawówki akrylki. Okej, troszkę się zapędziłam, ale już Wam mówię. Tutaj dałam same kolczyki do pępka, ale musiałam je jeszcze przełożyć do tej jednej najszczuplejszej. Tutaj wiadomo, kolczyki niewiadomki. I tu dałam industriale. Industriale podstawowe. Te takie są, no. No to nie jest niby industrial, bo on jest za krótki, ale że jest dłuższy niż zwykły kolczyk do języka, dałam go tu. Tu mam industriale grubsze niż podstawowe. Tu mam wymyślne industriale, a tu jeszcze bardziej wymyślne. Więc wygląda to w ten sposób. Pierwsza jest umyta, wysegregowana, odkładamy na bok i
przechodzimy do tej dużej. Ok, szufladkę mamy umytą. No i ja tak myślałam, aby do niej włożyć kolczyki do języka, że kolczyka w języku nie mam i nie chcę mieć, dlatego nie będę ich zbyt segregować. Może się kiedyś na prezent przydadzą, kto wie. Może kiedyś założę na uszy w challenge'u, który właśnie nagrywam, kto wie. Ok? Wszystkie? Nie. Jeszcze te, ale te, które mają zwykłe kolory. Zwykłe, no w sensie standard, a nie na przykład takie. Ostrość. Ok. Dam obok, ponieważ często i gęsto do industriala potrzebuję nowe kuleczki, ponieważ jedne są w trakcie mycia. O myciu moich kolczyków będzie filmik, spokojnie. I wszystko przekładamy sobie tutaj. Czy jest coś jeszcze? Nie. Zerknijmy tu. Czy mamy coś jeszcze? Myślę, że nie. Więc to by było na tyle z kolczyków do języka. Mogą też być do uszu, oczywiście. Ja je właśnie niektóre z nich w ten sposób noszę. Na przykład takie. Często noszę jako po prostu kolczyk. Teraz często mówię, ponieważ miałam jeszcze niedawno tunele. Z tego, jak wiecie, jeżeli mnie oglądacie. Wyciągnę wszystko, mniej więcej postaram się to posegregować i do Was wracam. Pudełeczko umyte w wodzie i mydełku. Pięknie, to są jakieś ostatki po jakimś tam kleju, który się kiedyś tam rozlał. Ale nieważne, przechodzimy do rzeczy. To jak na razie idzie na śmieci. Wszystkie labretki wymyślne, że tak powiem. Tu jakieś bananki, podkówki do nosa. Tu jakieś dłuższe. Zaczynamy segregację. Tak około 6 kratek mam zamiar na same labrety o różnych rozmiarach. Kolejne na jakieś heliksy, kończy i tak dalej. I piercing, który jest nieprawdziwy, fejkowy. I już Wam pokażę, jak to sobie rozplanowałam. Moi drodzy, jestem. Wygląda to w ten sposób. Jak widzicie, troszeczkę zbliżę. Tutaj mamy fejki. Tutaj mamy takie, nawet nie wiem jak to nazwać, nie do języka, a takie bardziej do kończa. Tu mamy wymyślne do wargi. Tutaj mamy... Tutaj mamy opale. Tutaj mamy takie szalone. Kolejne szalone do heliksów. Tutaj do nosa te, które zostawiam. Tutaj takie grubszy bananek i podkowa większa. Tutaj banany z zakończeniem, jak widzicie, stożkowym. Tutaj mamy do nosa albo do uszu. Tu mamy podkowy z zakończeniem stożkowym. Tu mamy banany z zakończeniem kuleczkowym. Tu mamy takie króciuteńkie mega... A co to tu robi?
Co to tu robi? Okay. Tu mamy takie do heliksów lub zwykłych lobów. Takie maleńkie, jak widać. Tu mamy te. No. Kurczę, no przed chwilą mówiłam. Podkowy z zakończeniem kuleczkowym. Tutaj mamy mini labretki. Mini, mini. Tu mamy labrety wkręcane. Tu mamy labrety średniej długości, takie no na co dzień powiedzmy. I tak jeszcze połowy trzeba się będzie pozbyć. Po co jeszcze ten biały. Dobra. Tyle starczy. I tu tak samo labretki. Także tak to wygląda. Tutaj natomiast zrobiło się takie jakby powiedzmy zapasik. Zapasik labretów, zapasik bananów, zapasik podków, zapasik kuleczek, bo u mnie kuleczki to po prostu gubią się monotonnie. A to idzie wszystko w śmieci. Znaczy, no nie w śmieci. Oddam to jakiejś koleżance czy coś. Po prostu mi nie jest potrzebne. Opróżniłam przy okazji moje wyjazdowe, wyjściowe pudełeczko na piercing. Także tak to się prezentuje końcowo. Zerknijcie sobie. Dużo przejrzyściej, dużo więcej miejsca. I na sam koniec chciałabym Wam jeszcze pokazać takie malutkie pojemniczki, które też możecie zabierać lub w podróż, lub na przykład włożyć sobie tutaj. Jeżeli na przykład macie... O, tutaj weźmiemy taki przykład. Tutaj mam te dwa takie... No, one się nie zmieszczą. No, ale powiedzmy, że te trójkąciki. Bierzemy je do pudełeczka. Wsadzamy tu posegregowane gitara. I jeszcze takie jedno super świetne. Dostałam podczas jednej przesyłki troszkę zakurzone, ale chciałam Wam tylko pokazać na wystawkę. No pięknie. Muszę po prostu zamówić takie trumienki. Zerknijcie. Wezmę na przykład ten banan. I jest na wystawce. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobał. Serdecznie Was zapraszam do obejrzenia innych odcinków z serii piercingowych. Mam nadzieję, że organizacja piercingu nada się także Wam do organizacji Waszej biżuterii, więc również zapraszam na mój Instagram, żebyście byli ze mną na bieżąco. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną. Pa!